Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie. Przywitać Pana, czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Poszli, znaleźli dzieciątko w żłobie, jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości. Ach, witaj, Zbawco, staw na żądanie. Wierząc, żeś jest pod osłoną chleba i wina, padniemy na twarz przed Tobą. Wierząc, żeś jest pod osłoną chleba i wina. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Brama miłosierdzia otwarta zaprosiła nas dzisiaj, abyśmy przeszli przez nią, wchodząc do tego świętego miejsca, gdzie Jezus miłosierny objawia swoją miłość ogarniającą cały świat. Radujemy się wszyscy w Panu. Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel. Dzisiaj prawdziwy pokój zstąpił z nieba na ziemię. Tak modli się Kościół, który oczekiwał na przyjście Zbawiciela, aby na nowo otworzyć drogę do nieba.
siostry i bracia, oto jesteśmy przy Jezusie Miłosiernym. Oto dzisiaj nasze serca otwierają się na Bożą miłość. Jeszcze brzmią nam w uszach życzenia składane. Jeszcze odczuwamy smak opłatka, którym dzieliliśmy się z najbliższymi. Jeszcze słyszymy śpiew kolęd, które doprowadziły nas na to święte miejsce. I dlatego stajemy przy Jezusie nowonarodzonym i pragniemy w Jego sercu złożyć i nas samych, i tych wszystkich, których ogarniamy modlitwą, którzy dzisiaj czekają na naszą modlitwę. Ufajmy, że będziemy wysłuchani, że przeżyjemy tę cudowną noc na spotkaniu z Jezusem, Jezusem Miłosiernym. A skoro zbliżamy się do Najświętszego Boga, pragniemy przyjąć święte Słowo Boże. Pragniemy przeżywać Najświętszą Eucharystię. Trzeba, aby nasze serca były godne. Przygotowywaliśmy się na tę uroczystą chwilę w czasie adwentowym, ale teraz jeszcze raz prośmy o dar serca skruszonego, bo tylko do czystego serca przychodzi Najświętszy Bóg z najświętszymi darami, przychodzi samym sobą. Dlatego wpatrując się w oblicze Jezusa Miłosiernego, prośmy i wyznajmy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Zanim tej nocy zaśpiewamy chwała na wysokości Bogu, dołączając do niebieskich chórów aniołów, liturgia dopuszcza możliwość odśpiewania fragmentu z Martyrologium Rzymskiego, w którym podana jest dokładniejsza data, czas narodzin Zbawiciela. Wsłuchajmy się w ten tekst. Martyrologium Rzymskiego na dzień 25 grudnia, gdy od stworzenia świata upłynęły niezliczone wieki, kiedy to na początku Bóg stworzył niebo i ziemię i ukształtował człowieka na swoje podobieństwo. Po wielu również dalszych wiekach, gdy po potopie Najwyższy na chmurach umieścił łuk, znak przymierza i pokoju. W 21 wieku od wędrówki naszego Ojca w wierze Abrahama z Ur Chaldejskiego. W 13 wieku od wyjścia pod wodzą Mojżesza ludu izraelskiego z Egiptu. Po upływie około lat 1000 od namaszczenia Dawida na króla,
W tygodniu 65 według proroctwa Daniela, w 194 olimpiadzie, w roku 752 od założenia miasta, w 42 panowania Cezara Oktawiana Augusta, gdy na świecie panował pokój, Jezus Chrystus, odwieczny Bóg i Syn odwiecznego Ojca, pragnąc uświęcić świat przez swoje przyjście, poczęty z Ducha Świętego, po upływie niedziewięciu miesięcy od poczęcia, Betlejem judzkim rodzi się z Maryi Dziewicy, stając się człowiekiem. Narodzenie naszego Pana Jezusa Chrystusa według ciała. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy się, błogosławimy się, wielbimy Cię, wysławiamy się, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja, Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjmij błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste. Duchem Świętym chwalę Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że ta nieświęcza noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości. Daj, abyśmy w niebie mogli uczestniczyć w radości Twojego Syna, którego tajemnicę wcielenia poznaliśmy na ziemi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięscy,
jak w dniu porażki Madianitów. Albowiem dziecię nam się narodziło, syn został nam dany, na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona. Oto Słowo Boże. Dziś się narodził Chrystus Pan Zbawiciel. Dziś się narodził Chrystus Pan Zbawiciel. Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu ziemio cała. Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię. Dziś się narodził Chrystus Pan Zbawiciel. Każdego dnia głoście Jego zbawienie, głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów. Rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów. Dziś się narodził Chrystus Pan Zbawiciel. Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, niech szumi morze i wszystko, co je napełnia. Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie. Niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości. Dziś się narodził Chrystus Pan Zbawiciel. Przed obliczem Pana, który już się zbliża, który już się zbliża, by osądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według swej prawdy. Dziś się narodził Chrystus Pan Zbawiciel. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Tytusa. Umiłowany, ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy, wyrzekłszy się bezbożności i rząd światowych, rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Oto Słowo Boże.
Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Zwiastuję wam radość wielką. Dziś się narodził nam Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła. Także bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Oto słowo Pańskie.
chwała Tobie, Chryste. Drogie siostry, drodzy bracia, w tę zaiste mistyczną noc odkrywamy dwie drogi do Betlejem. Jedna, którą opisał ewangelista, to droga wyznaczona przez ludzkie okoliczności i geograficzną przestrzeń, mająca u początku wielki plan Boży. Na tej drodze nikt nie wyszedł na spotkanie ze świętą rodziną. Maryja i Józef doszli do bram miasteczka samotni i utrapieni. Zatrzymywali się przed zamkniętymi drzwiami i musieli wyjść z tego miasta. I potrzebna była druga droga do Betlejem, by mogły się spełnić wspaniałe plany Boże. I oto dzisiaj jesteśmy na tej drodze. Na tę drogę wychodzi na spotkanie bardzo wielu ludzi. To właśnie my, którzy tutaj przybyliśmy, przeszliśmy przez bramę, którą nam otworzył Syn Boży. Syn Boży, który stał się człowiekiem i za sprawą Ducha Świętego narodził się z dziewicy. I doprowadził nas do miejsca, którym jest drugie Betlejem, bo tu jest żywy Chrystus i Jego Matka, podająca duchowo Boży dar wszystkim przychodzącym na to spotkanie. Matka daje nam Syna. Kto przyszedł na to spotkanie? Popatrzmy na siebie. Bo przyszli tutaj ci, którzy są rozradowani w sercu, ale są i ci tacy zgnębieni trudnościami życia. Są wśród nas przychodzący z podniesionym czołem, ale są tacy, którzy doszli tutaj z największą trudnością na to miejsce. Są wśród nas obecni, napełnieni pokojem i radością, ale są i tacy, którzy tu są obecni ze ściśniętym sercem i nieraz łzami na twarzy. I tak wszyscy weszliśmy przez bramy miłosierdzia do naszego Betlejem, w którym objawia się miłosierdzie Bożego Narodzenia. Miłosierdzie Bożego Narodzenia. Bo dostrzegamy w tej małej figurze, dostrzegamy Pana Jezusa jako dziecko bezbronne. Dziecko zdane całkowicie na matczyną troskę i na opiekę Józefa.
przy takiej opiece będzie wzrastać wśród ludzi. Jezus jako dziecko jest tym, który liczy na ludzi. A na razie nie posiada nic poza miłością dwojga ludzi. A jednak wśród takiej prozy życia posłaniec Boży objawia nam radosną nowinę. Dziś narodził się nam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. Spełniają się proroctwa. Dziecię się nam narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Jest zatem wśród nas prawdziwy doradca dla słabych. Bóg mocny, który będzie walczył o swoje królestwo. Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju, zapowiadający panowanie w pokoju bez granic. Zapowiadający, że Jego królestwo nie zamknie się w jakimś określonym tylko terytorium. Będzie to królestwo w sercach ludzkich. I to jest orędzie o miłosierdziu Bożego Narodzenia. Kochani moi, tak, tej nocy objawia się nam przed stajenką betlejemską miłosierdzie Boże. Jezus, Syn Boży, który z nieba zstąpił, jest naszą niezawodną nadzieją. I każdy może tutaj przyjść i wołać: Dziecię Jezu, ufam Tobie. I spełnia się dzieło miłosierdzia, bo Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek był z Bogiem, aby był z człowiekiem do końca wędrówki jego życia. Jezus staje się radością nawet wtedy, gdy ta przyjęta w tajemnicy ciała i krwi radość nie może rozpogodzić ludzkiego serca, ale może być w nim nieustannie. I Syn Boży staje się bogactwem nawet i wtedy, gdy człowiekowi się wydaje, że jest skrajnym nędzarzem, skrzywdzonym przez życie jak nikt inny. Nawet wtedy może być bogaty ponad miarę, bo jest bogaty miłością Bożą. Bo taki jest nasz Bóg. Daje siebie bezgranicznie. Bo On jest niegasnącą światłością. Jest nieskończoną radością. Jest bogactwem. Jest życiem wiecznym. Jest miłosierdziem. I oto Boże miłosierdzie objawiające się teraz. Objawiające się przy ołtarzu. Bo dlatego wchodzimy w blask miłości miłosiernej, która na nowo rodzi się w czasie tej Eucharystii. Siostry i bracia, jeszcze tej nocy wyruszymy w drogę do Betlejem naszych rodzin, naszych wspólnot. Pójdziemy do Betlejem, którym są ludzkie serca. I dlatego zobaczmy. Brama, przez którą weszliśmy, idą na spotkanie z nowonarodzoną miłością miłosierną, którą jest Jezus Chrystus. I tu zostaniemy napełnieni Jego miłosierdziem. Ta sama brama będzie wskazywała drogę wyjścia i przejścia przez nią, aby idąc do ludzkich serc, nieść im Jezusa i Jego miłosierdzie. I czyńmy to w sposób godny i z miłością, tak jak to czynił sam Chrystus.
On chce razem z nami nieść bliskość i czułość Ojca w cierpliwości, aż otworzą się wszystkie ludzkie oczy na Bożą prawdę i otworzą się wszystkie serca na Bożą miłość. Idźmy z Jezusem i Jego miłosierdziem drogą naszego życia, prowadzącą do domu naszego Ojca, z którego posłał, który posłał swojego Syna, by nas wszystkich stąd, z tego Betlejem, z Betlejem naszego ziemskiego życia doprowadzić do niebiańskiego Betlejem w niebie. Amen. I powstańmy. Wpatrując się w oblicze Jezusa Miłosiernego, wpatrując się, Dzieciątko Jezus, złóżmy teraz szczere wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba. Przyklękamy. Ze sprawą Ducha Świętego stał się człowiekiem. I wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do Boga, który jest naszym Ojcem, zanieśmy nasze pełnoufności modlitwy przez zbawcze dłonie Jezusa Chrystusa, naszego Odkupiciela. Módlmy się za Kościół Święty, aby z entuzjazmem głosił całemu światu orędzie Ewangelii, orędzie miłosierdzia. Ciebie prosimy. Módlmy się o obfite i trwałe owoce pontyfikatu świętego Jana Pawła II oraz o dobre przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży. Ciebie prosimy. Módlmy się za nasze rodziny, aby od świętej rodziny z Nazaretu uczyły się szacunku dla życia, wzajemnej miłości i twórczego dialogu. Ciebie prosimy. Módlmy się za osoby chore, niepełnosprawne, cierpiące, aby w te święta doświadczyli życzliwości od bliskich i prawdziwej radości z narodzenia Pana Jezusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, aby w tym czasie łaski
dostąpili odpuszczenia win i kar i weszli do chwały zbawionych w Bożym Królestwie wiekuistego szczęścia. Ciebie prosimy. Prośmy Boga za nas, tutaj modlących się w tę świętą noc, abyśmy całym sercem i we wszystkich wymiarach naszego życia przyjęli Jezusa Chrystusa do naszej codzienności. Ciebie prosimy. Panie Boże, Ty nas zapraszasz do uwielbienia Ciebie za dar Twojego jedynego Syna. Prosimy, abyśmy szczególnie dzisiaj w uroczystość Jego narodzenia jak najgodniej uczcili majestat Twojej miłości, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, dzięki Twojej ciemna noc w jasności promienistej brodzi, aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Mówią to pasterzy, którzy trzód swych strzegli, aby do Betlejem czym prędzej pobiegli, bo się narodził Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij z upodobaniem dary złożone w święto noc narodzenia Pańskiego i przez tajemniczą wymianę daru daj nam udział w bóstwie Twojego Syna, w którym nasza ludzka natura zjednoczyła się z Tobą.
przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami i z duchem twoim. W górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa zajaśnią oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości, abyśmy poznając Boga widzialnej postaci zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową i my z wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Ojcze nieskończenie dobry, pokornie błagamy Cię przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem z Twoim sługą, naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Stanisławem, mną niegodnym sługą Twoim oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Obdarz swój Kościół pokojem i jednością, otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, o wszystkich czcicielach Bożego miłosierdzia, o wszystkich tu zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci znane. Za nich składamy Tobie tę ofiarę uwielbienia, a także oni ją składają i wznoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy świętą noc, w której Najświętsza Maryja Dziewica wydała na świat Zbawiciela. I ze czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję, zawsze Dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy oraz Twoich świętych apostołów i męczenników, Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba, Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Ksykstusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona, Jana i Pawła, Kosme i Damiana i wszystkich Twoich świętych. Przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę,
od nas sług Twoich i całego ludu Twego. Napełnij nasze życie swoim pokojem, zachowaj nas od wiecznego potępienia i dąż do grona swoich wybranych. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa. Mocą Twojego Ducha uczyń ją doskonałą miłą sobie, aby się stała dla nas ciałem i krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, poniósł oczy ku niebu, do Ciebie, Boga swojego Ojca Wszechmogącego, i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce, ponownie dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Boże Ojcze, my Twoi słudzy oraz lud Twój święty, wspominając błogosławioną mękę, zmartwychwstanie oraz chwalebne w niebo wstąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy Twojemu Najwyższemu Majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą i doskonałą, chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi sprawiedliwego Abla i ofiarę naszego patriarcha Abrahama oraz tę ofiarę, którą Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek jako zapowiedź ofiary doskonałej. Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie, przed obliskę Bożskiego Majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju. Również nam, Twoim grzesznym sługom, ufającym w Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostołami, męczennikami, Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą, Ignacym, Aleksandrem, Marcelinem, Piotrem, Felicytą, Perpetuą, Agatą, Łucją, Agnieszką, Cecylią, Anastazją i wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona, nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu.
przez Chrystusa naszego Pana, przez którego, Boże, wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Amen. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański nie zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Wyjdźmy na spotkanie Jezusa Nowonarodzonego, który narodził się na tym ołtarzu i pragnie zamieszkać w Komunii Świętej w naszych sercach. Komunia Święta będzie rozdzielana w całej bazylice, przy stopniach ołtarza głównego, wzdłuż bazyliki, jak również na chórze. Prosimy o pozostanie na swoich miejscach, przygotowanie swoich serc na spotkanie z Jezusem obecnym w Eucharystii. Trwajmy w skupieniu, w rozmodleniu. Śpiewajmy również kolędy, witając nowonarodzonego Pana. Pastuszkowie, przybywajcie, jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. Pastuszkowie,
świadkowie, przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. Módlmy się. Panie nasz Boże, z radością obchodzimy narodzenie naszego Odkupiciela. Spraw, abyśmy przez święte życie zasłużyli na zjednoczenie z Nim wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Można na chwilę usiąść. Moi drodzy, zanim przyjmiemy uroczyste błogosławieństwo, w takim uroczystym momencie potrzebne jest jeszcze słowo wdzięczności, słowo życzeń. Dzisiaj narodził się Zbawiciel, radujmy się umiłowani. Nie miejsce na smutek, kiedy rodzi się życie. Pieszną lęk przed zagładą śmierci nastała radość z obietnicy niekończącego się życia. Tymi słowami liturgii godzin zachęca nas dzisiaj święty Leon Wielki do radości z tajemnicy Bożego Narodzenia. Moi drodzy,
w tej radości narodzin Syna Bożego uczestniczą kolejne pokolenia, począwszy od Adama i Ewy, które z ufnością i nadzieją czekały na spełnienie się obietnicy danej im po rajskim dramacie. Dziś i my, przeżywając w tym łagiewnickim Betlejem tajemnicę zamieszkania Jezusa wśród nas, dziękujemy Bogu za to, że jak najlepszy Ojciec troszczy się o swoje dzieci, napełnia nasze serca nadzieją i wciąż ukazuje perspektywę niekończącego się życia. Przypomina nam o tym logo roku miłosierdzia, na którym Pan Jezus bierze na swoje ramiona Adama, pierwszego człowieka, a w nim każdego z nas pragnie przytulić do swojego serca. W imieniu wszystkich tu zebranych pragnę wyrazić słowa wdzięczności wobec księdza biskupa Jana, honorowego kustosza sanktuarium, który podobnie jak jego patron, święty Jan Chrzciciel, jest nieustannie, dyskretnie obecny i pragnie, by Chrystus wzrastał, by Boże Królestwo Prawdy, Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju mogło zagościć w sercach przybywających tu pielgrzymów. Jest to możliwe także dzięki bardzo wytrwałej posłudze księży, zwłaszcza spowiedników, którzy z cierpliwością przez sakrament spowiedzi świętej każdego dnia ukazują oblicze Ojca bogatego w miłosierdzie. W tym wielkim dziele miłosierdzia uczestniczy wytrwale od XIX już wieku Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, które otaczamy wdzięczną modlitwą, dziękując Panu Bogu za ich szczególny charyzmat, za miłosierne oczy, umysły, dłonie i serca. Dziękujemy za miłosierne dłonie świeckich współpracowników służby porządkowej, liturgicznej służby ołtarza, wszystkich, którzy włączają się w piękne śpiewy, by wspólnie wyśpiewać hymn ku czci Bożego Miłosierdzia. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy na co dzień otaczają to sanktuarium wielką życzliwością, modlitwą, stając się szczególnymi dobroczyńcami tego sanktuarium. Moi drodzy, nasze tegoroczne wędrowanie do Betlejem ma szczególny charakter, bo w przedziwny sposób jednoczy bramę miłosierdzia, którą weszliśmy z ołtarzem, stajenkę z pierwszymi stacjami drogi krzyżowej, jubileusz Chrztu Polski sprzed 1050 laty ze Światowymi Dniami Młodzieży. To jest jedna ta sama historia zbawienia, w której i nam jest dane uczestniczyć. Dlatego dziękuję wam, drodzy pielgrzymi, którzy przybywając tu ze swoimi rodzinami, także z najmłodszymi dziećmi, tworzycie żywy Kościół. Radujemy się waszą liczną obecnością, która jest wymownym znakiem żywej wiary oraz przekazywania jej kolejnym pokoleniom. Wspólna modlitwa, śpiew kolęd, przyjęcie Jezusa do swojego serca to najpiękniejsza katecheza przekazywana z serca do serca. To także dla nas wezwanie, by owocem tego spotkania z Jezusem było podejmowanie konkretnych uczynków miłosierdzia względem naszych bliźnich. Od funduszu SOS dla bezbronnych dzieci, poprzez troskę o ludzi chorych, niepełnosprawnych, aż po zagubionych duchowo i moralnie, którzy jednak w głębi serca tęsknią za prawdziwą miłością. Moi drodzy, kiedy bierzemy do ręki opłatek, wydaje się on tak bardzo kruchy, bezradny, niewiele znaczący,
ale ten biały chleb przypomina nam o wielkiej miłości. Miłości, którą w sposób szczególny odkrywamy przy ołtarzu Chrystusa. Miłości, która ma moc przemieniać nasze umysły i serca. Niech więc przesłaniem tych świąt staną się słowa świętego Jana Pawła II, który modlił się z ufnością: o Dziecię Jezus, osusz łzy dzieci, przytul do serca chorych i starców, każ ludziom odłożyć broń i połączyć się uściskiem pokoju, który ogarnie cały świat. Boże pokoju, darze pokoju dla całej ludzkości, zamieszkaj w sercu każdego człowieka i każdej rodziny. Bądź Ty naszym pokojem i naszą radością. Tego pragniemy Wam bardzo serdecznie życzyć, by Chrystus dziś narodzony, który zamieszkał w waszych sercach, był dla was źródłem duchowej radości, prawdziwego pokoju, tej duchowej siły do wzajemnej miłości, do postawy miłosierdzia wobec siebie nawzajem. Dlatego na zakończenie tej wspaniałej uroczystości prosimy księdza biskupa, aby nam udzielił wszystkim uroczystego pasterskiego błogosławieństwa. Pan z wami i z duchem twoim. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Bóg nieskończenie dobry przez wcielenie swojego Syna rozproszył ciemności świata i przez Jego narodzenie napełnił światłem tę najświętszą noc. Niech oddali od was ciemności grzechu i oświeci wasze serca światłem łaski. Amen. Bóg, który posłał aniołów, aby zwiastowali pasterzom wesołą nowinę, nie napełni wasze dusze swoją radością i uczyni was głosicielami Ewangelii. Amen. Bóg, który przez wcielenie swojego Syna związał ziemię z niebem, niech wam udzieli darów pokoju swojej miłości, abyście się stali uczestnikami społeczności świętych w niebie. Amen. Was wszystkich tutaj zgromadzonych niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. I przed zesłaniem w sercu Matki Najświętszej, która daje nam swojego Syna, złóżmy nasze serca. Po Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając skocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości.
oddawali swe ukłony w pokorze. Tobie z serca ochotnego, o Boże, chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli jak żywi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Dziwili się na powietrznej muzyce i myśleli, co to będzie za dziecię. Chwała na wysokości, chwała